Rusza Barcelona, piłka na lewą stronę do Ronaldinho. Ronaldinho minął już linię środkową. Ronaldinho szukał Ramosa. Brazylijczyk już w polu karnym. Przed nim Elgera. Ronaldinho! Jest 2-0 dla Barcelony. Pomylił się teraz Hong Myung Bo. Przejęli piłkę rywale. Hakan Şükür! I mamy bramkę dla reprezentacji Turcji. 11 sekund po rozpoczęciu tego meczu. Drużyna z nad Bosforu obejmuje prowadzenie. To najszybciej strzelony gol w historii finałów Mistrzostw Świata. Kiedyś to było. Dzień dobry, rozpoczynamy kolejny program z cyklu Kiedyś to było, w którym podróżujemy w czasie i przypominamy piękne chwile z najnowszej historii futbolu. Ja nazywam się Kamil Kania, a wraz ze mną są z Państwem Dawid Szymczak, Sport.pl. Kłaniam się. I Leszek Milewski, Gol.pl. Cześć. 29 kapitanów miała seniorska reprezentacja Polski, jeśli przez pryzmat kapitana rozumiemy piłkarza, który z opaską zagrał w przynajmniej 10 meczach. Jednego z nich przypomnimy za moment. 10 maja 1971 roku w Gdańsku urodził się Tomasz Wałdoch. Mieszkał na osiedlu Przymorze przy ulicy Kołobrzeskiej w tak zwanych blokach leningradzkich. Oficjalnie były one darem zaprzyjaźnionego Leningradu dla gdańskich stoczniowców. Zaczynał w rodzinnym mieście w nomen omen Stoczniowcu Gdańsk, który balansował wówczas między drugim a trzecim poziomem rozgrywkowym. Uchodził za spory talent i grał w młodzieżowych kategoriach wiekowych reprezentacji Polski. Podczas jednego z wyjazdów zagranicznych z kadrą U17 wraz z kolegami, m.in. Jackiem Kacprzakiem czy Arturem Sejudem, został przyłapany na kradzieży w sklepie w Niemczech, co skutkowało półtorarocznym zawieszeniem przez Wydział Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dostał też 3-letni zakaz wyjazdów zagranicznych w celach sportowych. Z perspektywy tego, co działo się później, jak wyglądała jego kariera, można mówić chyba o pewnym elemencie niepasującym do reszty układanki. No tak, tym bardziej, że to na pewno nie jest bad boy, choć tak ta historia się zaczyna. To jest wręcz przeciwieństwo. Tomasz Wałdoch dzisiaj mówi, że cały czas jest aktywny w swojej radzie parafialnej w Bochum, że piecze kiełbaski na różnych festynach i tak mu to spokojnie życie płynie i generalnie ta kariera była dość spokojna, ale rzeczywiście zaczyna się od takiej petardy, czyli że idą chłopcy z Polski do sklepu w Niemczech i dokonują jakiegoś tam drobnego przestępstwa, toż skutkuje tym zawieszeniem, o którym mówisz. Tomasz Wałdoch bardzo się tego wstydzi. Nie wraca do tego w wywiadach, trudno się temu dziwić, być może nawet nadajemy dzisiaj, zaczynając od tego, temu wszystkiemu za dużą rangę, no bo to nie tylko Tomasz Wałdoch, tylko ta odpowiedzialność była zbiorowa, jeden drugiego pewnie, tak się domyślam już, do tego wszystkiego nakręcał. A wracając do piłki, to rzeczywiście zaczyna w Stoczniowcu, dzisiaj to jest Polonia Gdańsk, nigdy nie gra w Lechii, choć mówi, że dzisiaj za ten klub też ściska kciuki, no ale wtedy Stoczniowiec słynie z takiej naprawdę rzetelnej, dobrej pracy z młodzieżą, taką ma łatkę, że jak chłopiec ma całkiem duży talent, to idzie do Stoczniowca i tam się rozwija. Tomasz Wałdoch ma ten talent na tyle duży, że nie dość, że w tym Stoczniowcu gra, że trenerzy go przyjmują z otwartymi ramionami, to cały czas go przesuwają do tych wyższych roczników, żeby grał ze starszymi chłopakami. To jest ich sposób na to, żeby cały czas zapewnić mu rozwój, bo gdy schodził do rówieśników, to po prostu wymiatał na tyle, że mógłby tego progresu nie robić. Ta kariera w tym pierwszym etapie nie jest na żaden sposób wyjątkowa. To znaczy jest utalentowany chłopak, którego zaczynają powoływać do młodzieżowych kadr wojewódzkich, no i jeździ na różne turnieje. Tam zostaje w końcu wypatrzony też do młodzieżowej reprezentacji Polski, wtedy do lat 15. Jest zgrupowanie w Świnoujściu, najpierw przyjeżdża na nie 50 zawodników, tam dochodzi do selekcji, zostaje 32, ostatecznie na koniec jest wybrana grupa 18 piłkarzy, no i oczywiście Tomasz Wałdoch jest w tej grupie, jedzie na międzynarodowy turniej do Francji, tam smakuje trochę innego świata, rozgląda się przez szybę autokaru, no i widzi fajny kraj, trochę się tym zachwyca, planuje, że kiedyś może rzeczywiście będzie tam grał, może właśnie we Francji, może we Włoszech, może w Hiszpanii, to były te jego takie marzenia, jeśli chodzi o piłkę. No ale tak jak mówię, na początku ta kariera rozbija się mało spektakularnie, to znaczy
biograficznie przypomina karierę 70% reprezentantów Polski. Trafia ostatecznie Tomasz Wałdok do notesów skautów Górnika Zabrze właśnie podczas takiego jednego z meczów reprezentacyjnych i ostatecznie tam się na Śląsk przenosi. No, tak jak powiedział Dawid, to nie są jakieś początki, o których można by pisać sążniste biografie. Ten fragment kradzieży jest o tyle rzeczywiście intrygujący przez pryzmat reakcji Wałdocha na to, czyli, no bo są też byli reprezentanci Polski, którzy takie początki, jakąś tam kradzież w tamtych latach na Zachodzie, w zasadzie nie postrzegają jako czegoś niechlubnego, tylko w formach sympatycznej, zabawnej anegdoty. I to jest jakby, to też coś pokazuje o Tomku Wałdochu, że jakiś taki rys osobowościowy. I na pewien sposób, gdyby wrócić do lat 90., to nie jest tak, że ci, którzy, nie wiem, czy ktoś się chełpił tą kradzieżą, ale wielu postrzegało wówczas to na zasadzie wyrównywania szans, że na Zachodzie mają tak wiele wszystkiego, a my nie mamy nic, więc możemy to wziąć na zasadzie wyrównywania szans. I bardzo wiele osób nie traktowało tego w kategoriach czegoś złego, bo oni tak mają wszystko, im i tak pomagano i tak dalej. Tomasz Wałdoch natomiast patrzył na swój czyn dosyć jednoznacznie. Ciekawe jest to, że aż w Gdańsku tak mało osób utożsamia Tomasza Wałdocha z Gdańskiem. Od razu wszyscy jednak myślą, że to właśnie no, od razu kojarzy się ten Górnik Zabrze, jeśli chodzi o polskie tropy, Górny Śląsk, ale widać, że ta siatka scoutingowa Górnika Zabrze, no jeśli można ją tak wtedy nazwać, no po prostu został wypatrzony w juniorach. Ciekawe też to, co mówił, że przez całe życie praktycznie, jeśli chodzi o swoje życie juniorskie, grał w starszych rocznikach, także no, to też pokazuje, że taka niebanalna ścieżka rozwoju wówczas go dotknęła, ale szybko się zaprawił w bojach, być może to też mu pomogło później, choćby przy przenosinach z Polski do Niemiec, gdzie to też jest taki przeskok, prawda, pewnego pułapu, tak jak między rocznikami w juniorach, a on tego nie odczuł. Kilka miesięcy przed 18 urodzinami Wałdoch opuścił rodzinne miasto. Po defensora z drugiej ligi zgłaszało się sporo klubów, m.in. Jagiellonia Białystok, ale zgłosił się też mistrz Polski, Górnik Zabrze. Jeszcze jako 17-latek Wałdoch zadebiutował w Ekstraklasie. W 1991 roku Zabrzanie zostali wicemistrzami Polski. Nawiasem mówiąc, po latach nasz bohater wspominał o, tu cytat, lekkim niedosycie w związku ze swoimi występami w Polsce. Rok po wicemistrzostwie Górnik dotarł do finału Pucharu Polski. Zabrzanie przegrali z Miedzią Legnica po rzutach karnych, a jednym z tych, którzy nie wykorzystali jedenastki, był właśnie Tomasz Wałdoch. Z zabrzańskim klubem zaliczył pierwsze występy w europejskich pucharach. Z Wałdochem w składzie Górnik rywalizował m.in. z Hamburgerem Sportverein. W czasach gry na Górnym Śląsku uczęszczał do technikum spożywczego, ale nie ukończył go, bo poświęcił się piłce. No nie była to najgorsza decyzja, trzeba przyznać, tak z perspektywy czasu. Natomiast no, wchodzi młody chłopak do szatni Górnika Zabrze. Tam siedzi Józef Wandzik, Jan Urban, Ryszard Komornicki i on się tak rozgląda i pyta sam siebie, no czy co ja tu robię, czy ja sobie poradzę, jednak dość daleko od domu, w takim towarzystwie, z długimi jeszcze wtedy blond włosami, taka fryzura, to się mówi chyba bodaj na czeskiego piłkarza, no i tak wchodzi do szatni Górnika Tomasz Wałdoch. Jest taki całkiem ciekawy wywiad z nim na stronie Łączy Nas Piłka i tam go dziennikarze pytają, czy w ogóle musiał przechodzić wtedy jakiś chrzest w tej drużynie. I Tomasz Wałdoch opowiada, że no to nie było w sumie nic strasznego, tylko że, no i teraz ten cytat bardzo mi się spodobał, po prostu na jakimś zgrupowaniu dostałem kilka klapsów w tyłek z zwiniętym mokrym ręcznikiem. No więc to nie było nic takiego, podobno w innych klubach było gorzej, no też takie czasy. Ale Wałdoch w tej szatni czuje się dość nieswojo, bo mówi, że jak swoim niskim głosem Wandzik zaczynał coś krzyczeć, no to Tomasz Wałdoch wręcz tak się w sobie zamykał, trochę go to peszyło. Zaczął się rozkręcać dopiero w kolejnych miesiącach. Imponował wtedy tym, czym wpadł też w oko skautom, czyli że młody środkowy obrońca gra w sposób bardzo dojrzały. Bardziej niż wskazywałby na to jego wiek. Grał dopiero może 20-30 spotkanie w Ekstraklasie, tymczasem wyglądał jakby to był jego mecz, nie wiem, 150 albo 180. Nie popełniał błędów, nie było mu mowy o jakimś takim frycowym. Wszedł do tej drużyny dość pewnym krokiem, mimo że te
osobowości w szatni mogły trochę go przytłaczać. On sam zwraca uwagę na to, że pewności siebie dodawało mu to, że był już wtedy młodzieżowym reprezentantem Polski. I jak ci wszyscy dobrzy piłkarze Górnika tak rozglądali się po tych młodych, to widzieli w nim osobę, która po prostu nie trafiła tutaj przez przypadek i już taką łatkę młodzieżowego reprezentanta Polski miał, więc też ta starszyzna podchodziła do niego z taką większą wyrozumiałością. No i tam rzeczywiście wraz z kolejnymi sezonami ta jego kariera się rozpędza, doprowadza go do reprezentacji Polski, debiutuje, później jedzie już po debiucie w dorosłej kadrze na Igrzyska Olimpijskie, no ale o tym to pewnie później. No jeśli chodzi o Górnik Zabrze, to jeśli chodzi o tamte czasy w ogóle, to trzeba powiedzieć tak, że Górnik Zabrze był absolutnie potężną drużyną, jeśli chodzi o Polskę. Ten zespół, do którego wchodził Tomasz Waltuch, absolutnie gigantyczna marka i to marka wówczas po prostu dorastająca do tej swojej marki, tak? Osobom, które troszeczkę później zaczęły się interesować piłką, Górnik może się kojarzyć inaczej, ale wtedy to było no trochę tak, jakby wchodzić do Wisły Kraków, Cupiała, dzisiaj do Lecha Poznań, czy jakiś czas temu do Legii Warszawa, ten pułap. No czy nawet do Rakowa dzisiaj, prawda? Więc niesamowicie wysoko zawieszona poprzeczka, wyższej w Polsce nie może być, a tu mówimy o 17-latku, który zaczyna tam grać. No to jest oszałamiające. Do dzisiaj jest ciężko wejść od razu do tak mocnej drużyny, bo Górnik miał grać o wszystko w każdym sezonie. Po prostu mistrzostwo, puchar, europejskie puchary, o wszystko. To nie jest środowisko, w którym łatwo jest wychowywać młodych zawodników, w których jakby twoim priorytetem jest wpuszczanie młodzieżowca. A Waldoch po prostu to sobie miejsce wywalczył. Więc tu widzimy, jaka była skala talentu tego piłkarza. To jest naprawdę niebywałe, bo dzisiaj wiemy, dzisiaj polskie kluby chętniej stawiają na młodych zawodników, bo młody piłkarz, tak jak taki Tomasz Waldoch, który dzisiaj by się pojawił i zaczął grać pierwsze skrzypce w defensywie, nie wiem, Lecha, Legii Warszawa, Rakowa, no wyobraźmy sobie, ile byłby wart z miejsca, tak? Jakieś szalone kwoty, jakiś szalony talent, jeszcze mówimy o tej jego dojrzałości mentalnej, no to byłby samograj, który wymieniany w kontekście naprawdę bardzo, bardzo mocnych klubów. A wtedy było jeszcze trudniej młodzieżowcom, bo takie czynniki ekonomiczne po prostu nie wchodziły w grę, bo Polakom i tak było trudniej wyjechać, raczej stawiano na doświadczonych polskich zawodników niż na młodych Polaków, więc to, że on sobie wtedy wywalczył w tak mocnym Górniku skład, to jest niebywałe i gdyby te uwarunkowania rynkowe były troszeczkę inne, to moim zdaniem Tomasz Waldoch mógłby zrobić, mówię to bez cienia przesady, światową karierę. Zrobił karierę europejską, ale myślę, że gdyby wyjechał po jednym sezonie, po dwóch z Górnika gdzieś na przykład do Włoch, to mógł być defensorem światowej klasy, tak naprawdę jednym z najbardziej rozpoznawalnych w swoim pokoleniu. Miał to w sobie i tak osiągnął cholernie wysoki poziom, ale skala jego talentu to naprawdę to była, jeśli chodzi o całe pokolenie piłkarzy tamtych czasów, top, po prostu. Tak uważam. Te wszystkie uwarunkowania na to wskazują. Wyróżniającemu się boiskową inteligencją, walecznością i młodym wiekiem Waldochowi wróżono wielką karierę. Pominąć piłkarza nie mógł więc selekcjoner reprezentacji Polski. U Andrzeja Strejlała zagrał po raz pierwszy w seniorskiej kadrze w towarzyskim meczu ze Szwedami 21 sierpnia 1991 roku. Biało-czerwoni wygrali 2-0, a stoper musiał zrobić dobre wrażenie, bo kilka miesięcy później Strejlał postawił na niego w eliminacyjnym meczu do Mistrzostw Europy z Anglikami. Najważniejsze przyszło w kolejnym roku i dotyczyło olimpijskiej reprezentacji pod dowództwem Janusza Wójcika. Waldoch poleciał do Barcelony i wystąpił we wszystkich meczach od pierwszej do ostatniej minuty i wywalczył z kolegami srebrny medal, ustępując jedynie naszpikowanej przyszłymi gwiazdami futbolu drużynie gospodarzy. To może najpierw o tym debiucie w dorosłej kadrze, mecz ze Szwecją. W Polsce to się kojarzy nie najlepiej, nawet przy tych ostatnich spotkaniach często sobie wyrzucaliśmy tę historię, która nam nie sprzyja, a to był akurat mecz wygrany 2-0, wtedy poza Waldochem debiutował Wojciech Kowalczyk, debiutował Grzegorz Mielcarski, więc też ci piłkarze, którzy później pojechali do Barcelony na igrzyska. Co ważne dla Waldocha, mecz odbywał się w Gdyni, a więc blisko domu, mógł zaprosić na to spotkanie sporą rodzinę, znajomych, więc czuł się odpowiednio wspierany i rzeczywiście Andrzej Strejlał wtedy robił sobie taki przegląd wojsk, bo to było spotkanie sparingowe, mógł sobie na to pozwolić i rzeczywiście kilku tych piłkarzy później w następnych latach kadrze się przydało. No i
siłą rzeczy, skoro był już też powołany do reprezentacji Polski, było dość oczywistym, że poleci na igrzyska do Barcelony i to jest też taki moment, który już po wszystkich latach z perspektywy Tomasz Waldoch ocenia jako takie najfajniejsze doświadczenie w swojej reprezentacyjnej karierze. Nawet nie te mistrzostwa nieudane w Korei i Japonii, ale właśnie te igrzyska olimpijskie. No i tam znów wielki świat, znowu coś nowego. Opowiada, że jednego dnia nakłada sałatkę, a tam przechodzi Steffi Graf, innego dnia stoi na otwarciu igrzysk i widzi Michaela Jordana, przeciera oczy, zachwyca się tą całą atmosferą igrzysk, tym jak funkcjonuje wioska olimpijska, jaki tam jest przemiał tych sportowców, jaki panuje tam klimat. No ale na koniec najważniejsze jest boisko, to, że kadra się tak rozpędza. On wspomina, że wylatując do Hiszpanii, nie przypuszczał, że oni zajdą tak daleko. Po prostu niósł ich turniej. To a propos tego, jak ważne czasami jest wskoczenie na odpowiednią falę i czekanie, aż ona poniesie. Trenuje ich Janusz Wójcik. I to jest też pewnie jakiś taki języczek uwagi, jak ten spokojny, wyważony, może nawet tak poza boiskiem delikatny Tomasz Waldoch dogaduje się z jednak tak bezpośrednim trenerem, by tutaj nikogo nie obrażać, ale znajdują jakiś język porozumienia, dogadują się, jest wystawiony oczywiście na środku obrony, później całkiem niedawno, przy okazji którejś rocznicy tego sukcesu i zdobycia medalu, wspominał Andrzej Juskowiak i tak o każdym z tamtej kadry coś ciekawego chciał powiedzieć. Nie przykleił oczywiście Tomaszowi Waldochowi żadnej afery, niewiele mógł powiedzieć o jego dokonaniach pozawojskowych, tym jak się bawił na różnych bankietach czy przy basenie, ale zauważał, że to był taki bardzo agresywny środkowy obrońca, że jak on miał grać na niego na treningach, to był ku temu niechętny, bo to naprawdę po prostu bolało i też nawet jak już Tomasz Waldoch w kogoś wchodził, to dosłownie mogły się połamać kości. Co ciekawe, to są takie wspomnienia Juskowiaka, które później niekoniecznie mają odzwierciedlenie, bo myślę, że jak spojrzymy na karierę bundesligową, to nie mamy obrazu jakiegoś największego brutala w Schalke i kogoś takiego. Cały czas Juskowiak podkreśla to ułożenie, ten rozsądek i mówi fajne zdanie, że Tomasz Waldoch już wtedy, ten młody Tomasz Waldoch był taki trochę niemiecki, czyli stereotypowo byśmy powiedzieli właśnie spokojny, wyważony, bardzo sumienny, pracowity. No i też dają się we znaki jego umiejętności takie przywódcze. On chociaż pewnie nie ma tego, co byśmy nazwali jakimś najmocniejszym charakterem, nieco upraszczając, dogaduje się w tej kadrze z każdym. Tutaj trochę pożartuje, tutaj zwyczajnie porozmawia, kogoś ujmie dojrzałością, dobry łapie kontakt z Jerzym Brzęczkiem, z Tomaszem Łapińskim, więc tą grupą taką pewnie bardziej poważną w tej kadrze, mniej rozrywkową. No i osiągają spektakularny sukces i nawet dzisiaj Waldoch mówi, że no, to najpiękniejsze wspomnienia tak naprawdę dotyczą właśnie tego okresu, jeśli chodzi o grę w reprezentacji. Zwraca uwagę na to, że wtedy reprezentacja ta olimpijska miała znakomite warunki do treningów, do przygotowania, że była otoczona opieką, że pewnie grało jej się i trenowało nawet lepiej niż i łatwiej niż tej pierwszej reprezentacji. No i później wracając z tego turnieju, Wojciech Kowalczyk mówi, zmieniamy szyld, jedziemy dalej. No i akurat w przypadku Tomasza Waldocha to się sprawdza, bo zostaje piłkarzem etatowym tak naprawdę, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Czy jeśli chodzi o współpracę Tomasza Waldocha z Januszem Wójcikiem, która jest tak zastanawiająca, to z drugiej strony trzeba pamiętać, że Janusz Wójcik wyznaczył na swojego kapitana Jerzego Brzęczka, inną bardzo spokojną, ułożoną postać. Także choć zawsze Janusz Wójcik przyznawał, że Kowal jest jego synkiem, tak nigdy nie myślał o tym, żeby dać Kowalowi opaskę kapitańską. Myślę, że Janusz Wójcik ma dzisiaj takie, postrzegamy go bardzo stereotypowo, a to jednak w tych wszystkich wadach i w tych kwestiach no takich rubasznych,
które na pewno też były prawdziwe. No, trzeba zapominać, że jednak miał też cechy takiego wglądu w grupę i wiedział, że na kapitana jest potrzebny po prostu rozsądny, dojrzały facet, więc tak naprawdę w sumie to jest ciekawe, to pokazuje inne oblicze de facto Janusza Wójcika, że właśnie ta współpraca z Wałdochem i Brzęczkiem była dla niego tak istotna, że dobrze czytał grupę. Tak, no to znowu pokazuje tą skalę talentu Tomasza Wałdocha, tak wczesna gra w kadrze, tak ten sukces z Barceloną, w Barcelonie oczywiście, no znowu każe pytać, jak to możliwe, że on wyjechał dużo później. Tak naprawdę już tuż po Barcelonie powinien przebierać w ofertach i to ofertach z dużo lepszych klubów niż Bochum, do którego finalnie trafił. Ciekawe jest też to, co powiedziałeś, Dawid, o wywiadzie Andrzeja Juskowiaka, bo rzeczywiście ta niemieckość, tak, to się gdzieś zauważało u Wałdocha i właśnie chyba na tym to trzeba skupić, że on zawsze był bardzo poukładany, zawsze był bardzo takim profesjonalistą w czasach, kiedy ten profesjonalizm w Polsce naprawdę nie był jakby czymś naturalnym. Jak rozmawiałem z Adamem Fedorukiem, to mówił wręcz, że bolączką tamtych czasów w polskiej piłce było wyłącznie to, był wyłącznie brak profesjonalizmu szeroko pojęty, że talenty były jak w najlepszych czasach polskiego futbolu, jak w najlepszych latach sukcesów, ale brakowało profesjonalizmu, a piłka się profesjonalizowała w innych krajach. I Tomasz Wałdoch był jednak jednym z tych, którzy ten profesjonalizm po prostu umieli zawsze zachować, więc myślę, że to też to też dlatego tak dobrze poradził sobie później w Niemczech. A wyjechał w 1994 roku. Już jako etatowy reprezentant Polski przeniósł się do wspomnianego już VfL Bochum. Doszedł do drużyny w trakcie rozgrywek, ale już w 10. kolejce wskoczył do składu i nie oddał miejsca do końca sezonu. Zdobył nawet 4 bramki, a w drużynie występował wraz z innym Polakiem, Henrykiem Bałuszyńskim. Niestety Bochum w pierwszym sezonie Wałdocha w Bundeslidze spadło z ligi. Drużyna z Zagłębia Rury błyskawicznie wywalczyła jednak awans, a następnie jako beniaminek zajęła 5. miejsce w Bundeslidze, najwyższe w swojej historii i dające prawo gry w europejskich pucharach. Dzięki temu Wałdoch mógł zagrać w pucharze UEFA i zdobyć bramkę z Ajaxem Amsterdam, choć holenderski potentat wyeliminował Niemców na etapie 1/8 finału. W Bochum grał do 1999 roku, ale w ostatnim sezonie znów zanotował spadek. Łącznie dla Der Blau zagrał 147 razy. No i tutaj kontrastuje nam ta niemieckość, o której wspominał Juskowiak, o której mówi też teraz Leszek, z tym, że sam Wałdoch wcale nie uważał, że on akurat do Bundesligi jakoś tak najbardziej się nadaje. Myślał, że po tej Barcelonie do niego też przyjdą oferty może z Włoch, właśnie może z Hiszpanii. Widział, jak wyjeżdżają tam ci koledzy, którzy grali przed nim. Mam na myśli w pomocy i w ataku, bo tak głównie było, oni byli najbardziej rozchwytywani. On to dzisiaj sobie tłumaczy tak po latach, że tak po prostu jest, że łatwiej paść w oko tym wielkim klubom, jeśli jesteś piłkarzem ofensywnym. Na takich młodych już wtedy był popyt. Do niego te oferty, co ciekawe, nie spływają, bo można przeczytać gdzieś w jakichś artykułach, że to była jego kolejna jakaś świadoma decyzja i dobry wybór, że on nie poszedł zaraz po tych igrzyskach do lepszej ligi, tylko tak znowu, spokojnie, metodycznie, krok po kroku, jeszcze wrócił do Górnika, jeszcze zagrał kilka sezonów i dopiero, gdy był już piłkarzem bardziej ukształtowanym, to wyjechał za granicę. No tak do końca nie było. Sam Wałdoch mówi, że po prostu tych ofert zbyt ciekawych nie miał. Zresztą ta z Bochum też nie była jakimś piłkarskim rajem, bo niemiecka piłka dzisiaj, która nam się kojarzy pewnie z innowacjami i w niczym tak naprawdę nie ustępuje czy Hiszpanii, czy Serie A we Włoszech i można te ligi spokojnie sobie porównywać. Tak wtedy ona miała trochę taki wizerunek dużo bardziej siermiężny, fizyczny. Mówi się wtedy o Bochum, że to jest zespół za dobry na drugą Bundesligę, za słaby na pierwszą Bundesligę, ale nagle jest to historyczne 5. miejsce, są puchary, jest zaprzeczenie temu wszystkiemu. Wałdoch zyskuje po prostu szacunek i wśród dziennikarzy, i tych, którzy wystawiają oceny, i piłkarzy, i trenerów. I rzeczywiście pokazuje, że potrafi. Wyróżniają go cały czas te same cechy, co w Polsce. Czyli on nie popełnia za dużo błędów, jest stabilny, można na nim polegać, nie zawiedzie.
jest agresywny w dobrym tego słowa znaczeniu. Jest takim obrońcą z krwi i kości, wtedy jeszcze może nie przykłada się tak dużej uwagi do tego, jak ten stoper rozgrywa piłkę. On ma mieć proste zadanie, czyli po prostu zadbać o to, żeby bramka była bezpieczna i z tego rzeczywiście Wałdoch wywiązuje się bardzo dobrze. W pewnym momencie mówi się nawet, że on przerasta to Bochum, że ten klub jest już dla niego troszeczkę za ciasny. On znów do końca tak nie uważa i w pewnym momencie, gdy te oferty zaczynają do niego spływać z lepszych klubów, on jest jednak bardzo zachowawczy. On za każdym razem stawia sobie te plusy, te minusy, widzi, że tutaj rodzina już jest na miejscu, że dzieci dorastają w jakimś środowisku, że żona zapuszcza pierwsze korzenie, że on zresztą sam też ma mnóstwo znajomych i w tym Bochum ma pewne rzeczy, ma też pewne miejsce w składzie i nie do końca chce ryzykować, nie do końca chce odchodzić, ma te europejskie puchary, puchar UEFA, gra, smakuje Europy, jest mu tam naprawdę dobrze aż do tego spadku, no bo w końcu on sam uznaje, że to nie jest jego poziom, ta druga Bundesliga. Jeśli zgłasza się po niego Schalke, no to trzeba iść. No tak, no to Bochum to nie był zły klub, ale no też myślę, że Tomasz Wałdoch, tak jak mówił, że był rozczarowany, że zgłosiło się po niego wyłącznie Bochum tak naprawdę z taką konkretną ofertą. No to pokazywało rzeczywiście, że sam znał swoje możliwości, sam znał swój potencjał. Był piłkarzem unikalnym jak na tamten czas w Polsce. I to, że tylko taki klub po niego się zgłosił, to jest zastanawiające. Jacek Bąk przynajmniej na przykład, tak, też stoper, też z tamtych lat. A poszedł do dużo lepszych, do lepszego klubu i to dużo wcześniej, więc to rzeczywiście mogło się potoczyć zupełnie inaczej. Natomiast jak już tam trafił i budował swoją pozycję bardzo szybko, bo tam został kapitanem, rzeczywiście to polskie, nawet trio mówiono, no bo jeszcze był Dariusz Wosz, który co prawda występował w reprezentacji Niemiec, ale miał też polskie korzenie. Także rzeczywiście Henryk Baluszyński, świętej pamięci, również wówczas tam odgrywał swoją rolę. Ale Tomasz Wałdoch obok Dariusza Wosza był takim kluczowym piłkarzem, chyba nawet kapitanem, więc rzeczywiście bardzo mocna pozycja. No moim zdaniem troszkę się zasiedział, no bo odchodził z Bochum mając 28 lat, no to już jest naprawdę późno. W tym momencie już powinien mieć ugruntowaną pozycję, jeśli chodzi o stoperów, na dużo szerszej scenie niż ta scena bundesligowa, gdzie go oczywiście doceniano, no ale Bochum nie było miejscem, gdzie mógł rozwinąć szerzej te skrzydła. Z drugiej strony to jest jeden z tych piłkarzy, którzy w jakimś klubie europejskim mają dozgonny szacunek. Myślę, że zawsze w Bochum Tomasz Wałdoch no, po prostu może wejść do klubu w każdej chwili i zawsze będzie witany z tą samą estymą. To jest absolutnie gość w tamtym klubie. Wykręcili rekordowy wynik w historii Bochum, zagrali w pucharach. No to są rzeczy, które normalnie się nie kojarzą z Bochum. Sam Wałdoch wspominał natomiast, że to, co go zaskoczyło, to atmosfera na treningach, że to jednak tam wojna. No, każdy trening był prawdziwą wojną, ale też jemu to absolutnie pasowało. Oczywiście też mówił też o klasyce, czyli niby Górnik Zabrze, największy klub w Polsce wówczas, albo jeden z największych oczywiście, no bo jeszcze Legia Warszawa, widzę wówczas bardzo mocny. No ale byle Bochum organizacyjnie zjadało na śniadanie największe polskie kluby. W Polsce musiano się martwić o wypłaty. Tutaj klub nawet spadając gdzieś tam do Bundesligi, wszystko było dokręcone na ostatnią śrubkę. Medalista olimpijski z Barcelony był ceniony przez kolejnych selekcjonerów. Grał u Strejlała, Apostela, Piechniczka oraz rzecz jasna u Wójcika. Dość powiedzieć, że licząc od debiutu w latach 90. opuścił zaledwie 10 z prawie 40 meczów kadry o punkty między 1991 a 1999 rokiem. Nawiasem mówiąc, większość tych opuszczonych meczów pochodzi z czasów Strejlała, gdzie jego pozycja w reprezentacji dopiero się budowała. W bardzo młodym wieku zadebiutował w roli kapitana biało-czerwonych. Miał wówczas 22 lata. To był jednak czas pięknych, czasem nawet romantycznych, ale porażek i rozczarowań reprezentacji, która nie zdołała dostać się na żaden wielki turniej. No i oczywiście Wałdoch ma tutaj spory niedosyt właśnie, jeśli chodzi o te wielkie turnieje. Długo czekał, tak jak długo czekała Polska aż do Engela i 2002, żeby zagrać w Mistrzostwach Świata.
On sam to tłumaczy właśnie w tym wspomnianym wywiadzie dla Łączy Nas Piłka, że wtedy bardzo często zmieniali się selekcjonerzy, każdy przychodził z nową wizją, piłkarze byli dobrzy, ale w takim zamieszaniu też niekoniecznie ten potencjał na boisku było widać i on też ma, myślę, spory niedosyt właśnie w tych latach, że coś mu wtedy wyraźnie umykało. A co do tego bycia kapitanem, to tu jest ciekawa historia, że poszedł na konferencję prasową właśnie z Januszem Wójcikiem i jedno z pytań dotyczyło tego, kto będzie nowym kapitanem. I Janusz Wójcik delikatnie się ponoć zmieszał, popatrzył tak na Tomasza Wałdocha siedzącego obok i powiedział, że no, będzie Tomasz Wałdoch. I wtedy Tomasz Wałdoch się dowiedział, że będzie kapitanem tej kadry. Wcześniej sobie tego nie przedyskutowali. I też z dużą sympatią jednak wspomina Wałdoch postać Wójcika. Mówi, że był to człowiek pewnie charakterologicznie nawet koło niego nie stojący, ale czy trenersko dzisiaj niespecjalnie imponujący, bo wiemy, że Tomasz Wałdoch też jest trenerem, że zrobił kursy w Niemczech, że ma UEFA Pro, więc jakieś porównanie ma, no i cały czas pracuje w Akademii Schalke jako trener z młodymi zawodnikami i dzisiaj patrzy na to, że on inaczej te zespoły prowadzi, a jednak ten Wójcik, tak jak mówił Leszek, znalazł z nim wspólny język, no jakoś się z nim dogadał, czymś mu jednak imponował i gdy rzeczywiście Wójcik tę kadrę dorosłą już przejmował, to też Tomasz Wałdoch miał naprawdę nadzieję, że teraz nadchodzą lepsze czasy, że Wójcik to, co zrobił z tą kadrą olimpijską, powtórzy już z tą dorosłą i wiązał z tym spore nadzieje, no jak się okazało, daremnie. Jeśli chodzi o te przygody reprezentacyjne w latach 90., to Wałdoch jest jednym z dowodów, jak duży niewykorzystany potencjał w nich tkwił. Bo generalnie, jeśli spojrzeć na rywalizację na stoperze w czasach Wałdocha, w tej drugiej połowie lat 90., czy w ogóle przez całe lata 90., to bogactwo jest po prostu nieprawdopodobne. Mamy Wałdocha, mamy Jacka Bąka, który rozpychał się w lidze francuskiej, mamy Tomasza Łapińskiego i Jacka Zielińskiego, więc mamy już czterech zawodników na tak naprawdę europejskim poziomie, a możemy szukać dalej, możemy szukać zawodników, którzy grali od dawna w Austrii, jak Andrzej Lesiak, który w latach 90. potrafił strzelić przecież bramkę Juventusowi w Lidze Mistrzów, więc możemy szukać w Polsce, jak Tomasz Kłos, który troszeczkę później, no ale generalnie jeśli chodzi o rywalizację na stoperze, to było po prostu jakieś nieprawdopodobne i w mało których czasach później, no dzisiaj myślę, żebyśmy spokojnie mogli pozazdrościć takiej konkurencji o pozycję na stoperze, jaka była wówczas, a mimo tego, że jeśli chodzi o grę na obronie, czyli na tej pozycji, na której de facto zawsze mówi się, że chciałoby się budować i de facto z golkiperami też nie mieliśmy aż takich wtedy problemów, zawsze to byli rzetelni piłkarze na europejskim poziomie, czy to Wandzik, czy Matysek, a przecież Dudek już wtedy pod koniec lat 90. wchodził na wyższy poziom. To byli rzetelni, czyli ten blok defensywny w całości był naprawdę na europejskim poziomie. A mimo też wiele tego, że ofensywa miała fantazję, mimo to nie udawało się. Więc no, to jest na pewno ciekawa historia. Trzeba oddać, że ta rywalizacja za Janusza Wójcika no, była bardzo trudna, no bo trafili do grupy z Bułgarią, nawet jeśli to była Bułgaria schodząca ze sceny, no to wciąż uznana marka. No i Szwecja, Anglia, no nie jest łatwo. Zapiechniczka, masz w grupie Anglię i Włochy, no spróbuj coś zrobić, tak? No to wyjątkowo niefortunne losowanie. Tak naprawdę za Apostela otworzyła się największa szansa. Tutaj rzeczywiście pokpiona de facto na własne życzenie, to było na wyciągnięcie ręki i to jest rzeczywiście ta drużyna, która naprawdę potrafiła dużo grać, potrafiła świetnie się zaprezentować, miała wahania formy, ale wydaje mi się, że ona nawet na turnieju mogłaby zaskoczyć. No tego już się nie dowiemy, natomiast latem 1999 roku Schalke uczyniło go na moment najdroższym polskim piłkarzem w historii. Za 5 milionów marek Wałdoch trafił z Bochum do Gelsenkirchen. Cena ta byłaby prawdopodobnie jeszcze wyższa, gdyby sprzedający klub utrzymał się w Bundeslidze. Z miejsca stał się podstawowym stoperem, a wiedzieć Państwu trzeba, że był to prawdziwie złoty okres w historii królewsko-niebieskiego klubu.
Z Waldochem w składzie Schalke świętowało dwa puchary Niemiec i wicemistrzostwo. Nawiasem mówiąc, do tytułu zabrakło naprawdę niewiele. Bayern zwyciężył wtedy nawet nie na ostatniej prostej, ale w ostatnich minutach ostatniej prostej. Na pocieszenie Polaka wybrano w ankiecie Kickera, w której głosowali piłkarze Bundesligi, najlepszym obrońcą rozgrywek. W 2001 roku przez uraz pachwiny nie zagrał w finale DFB Pokal, ale odbił to sobie rok później, kiedy zaliczył 90 minut przeciwko Bayerowi Leverkusen. W tym okresie posmakował też Ligi Mistrzów, choć w Champions League Schalke nie zaistniało na miarę oczekiwań kibiców. No i to a propos tego przywiązania do miejsca, do Bochum, do tego rejonu Niemiec. Przeprowadza się do Schalke, przenosi się do klubu, ale tak naprawdę nawet Tomasz Waldoch chyba wtedy początkowo nie zmienia mieszkania. Nie jest to konieczne. Obie miejscowości łączy linia tramwajowa, jest bliziutko, więc ta zmiana jest taka naprawdę kosmetyczna i nie wywraca życia do góry nogami. Zresztą kibice przez lata będą się zachwycać taką wypowiedzią Tomasza Waldocha już po karierze, że on nigdy nie patrzył na to, jakie ma oferty z innych klubów, grając w Schalke, że ten klub mu absolutnie wystarczał, zaspokajał go w absolutnie każdym aspekcie i nigdy nie brał pod uwagę, żeby chciał się przenosić, żeby być takim obejrzy światem. To kompletnie nie jego charakter, nie jego podejście do robienia piłkarskiej kariery. Wchodzi do Schalke znów takim bardzo pewnym krokiem. W pierwszych dwóch sezonach gra 60 ligowych meczów. Staje się kluczowym elementem tej defensywy. W pierwszym sezonie Schalke idzie słabo i tak naprawdę broni się przed spadkiem. To się oczywiście udaje, zostaje ten klub w Bundeslidze. Później dość szybko, tak patrząc na całą tę karierę Waldocha, znów dostrzegają u niego te umiejętności przywódcze i zakładają mu na ramię opaskę, mówią, będziesz kapitanem. On się w tej roli nieźle odnajduje. Trzeba pamiętać, że wtedy jeszcze tak wielu obcokrajowców w klubach Bundesligi nie było. Tam w zagłębiu Rury to podejście też było dość specyficzne, to ten klub pracowniczy, tożsamość, pewne wartości. Tomasz Waldoch dobrze się w nie wpasował, właśnie tą swoją pracowitością, oddaniem, przywiązaniem, lojalnością, walecznością, tak już odchodząc od tych cech charakteru i wracając do boiska, on się kibicom po prostu podobał. To była miłość, to rzeczywiście zaiskrzyło. No i jest ta Liga Mistrzów, jest niesamowity czas, jest ten epicki sezon, o którym Kamil wspominałeś, który wywraca się gdzieś do góry nogami w samej końcówce. Kibice Schalke, jest ostatnia kolejka, oni wygrywają swój mecz, robią to, co do nich należy, ale okazuje się, że jeszcze Bayern odpowiada w samej końcówce swojego meczu. Początkowo idzie w Schalke informacja, że tamten mecz toczony w Hamburgu bodaj już się skończył i że Bayern nie osiągnął tego wyniku, który miał być jemu potrzebny do zdobycia mistrzostwa. Waldoch w tamtym konkretnym meczu ostatniej właśnie kolejki nie gra, to znaczy zaczyna, ale ma kontuzję, schodzi wcześniej do szatni, ogląda to wszystko, później wraca na murawę, już ten kontakt z tym, co dzieje się na innych stadionach, ma mniejszy, no ale podchodzi do niego reporter jednej z telewizji i mówi, że tam już się skończyło, kibice też dookoła szaleją, oni myślą, że Schalke zdobywa mistrzostwo, to są chyba te 4 minuty, przez które Schalke czuło się mistrzem, bo informacje napływały trochę wolniej niż to się dzieje dzisiaj. I Tomasz Waldoch staje przed kamerą, już ma potknięty pod nos mikrofon i ma udzielać wywiadu jako mistrz Niemiec, kapitan tego mistrza Niemiec, ma podsumowywać całą kampanię, opowiadać o tym, jak znakomicie grało wówczas Schalke, bo to była najlepsza piłka w Niemczech, zorientowana na grę do przodu, na taką dużą bezpośredniość, powiedzielibyśmy piłka nowoczesna. No i orientuje się w tym wszystkim Oliver Reck, bramkarz rezerwowy, i mówi: Tomek, wiesz co, jeszcze poczekaj, jeszcze może tego wywiadu nie udzielaj, niech to będzie tak na 100%. No i Tomasz Waldoch mówi: no dobrze, poczekajmy. No i ten wywiad nigdy się nie odbywa, bo jak się okazuje, Schalke nie zdobywa tego mistrzostwa, ono trafia do Bayernu Monachium w naprawdę epickich okolicznościach.
Wałdoch ma niedosyt, ma na koniec niedosyt, bo mówi, nie zdobyłem ani mistrzostwa w Polsce, ani nie zdobyłem mistrzostwa w Niemczech, no a nigdy, ani wcześniej, ani później nie był blisko tak, jak właśnie w tamtym sezonie. No tak, Schalke to był wreszcie klub na miarę możliwości Tomasza Wałdocha. Cieszę się, że więc to jest kariera, która mogła potoczyć się na jeszcze większą skalę, ale Tomasz Wałdoch w Schalke ewidentnie doskoczył do tego pułapu bycia jednym z najlepszych stoperów w Europie, bo też po prostu Schalke było klubem wówczas europejskiej rangi. Jeśli walczysz o mistrzostwo Niemiec do ostatnich sekund, jeśli przegrywasz je tak naprawdę w historyczny, legendarny sposób, o którym do dziś tworzy się filmy dokumentalne, no to oczywiście jest to jakaś tam skala, no można powiedzieć brutalnie, frajerstwa, ale to też jest skala siły, że do tego stopnia przycisnąłeś rywali. Bundesliga moim zdaniem wtedy na przełomie wieków była bardzo mocna, była bardzo konkurencyjna, naprawdę nie tylko Bayernem stała i Schalke też potrafiło potwierdzić swoją klasę przecież w europejskich pucharach, tak, w pucharze UEFA, więc być wówczas w Schalke to być członkiem absolutnie drużyny o wysokim europejskim poziomie. Może nie potwierdzili tego akurat w Lidze Mistrzów, gdzie tamta kampania zakończyła się fiaskiem, no ale to może nie byli jakby bywalcem Ligi Mistrzów i to niektórzy zarzucają, że może nie byli tak mocni, ale nie, jeśli liczysz się aż tak bardzo w Bundeslidze, jeśli do tego stopnia jest ten klub również konkurencyjny w Europie, to jak najbardziej trzeba to docenić. Pamiętam, że w 2001 roku Wałdoch został wybrany najlepszym obrońcą Bundesligi. No, gigantyczne wyróżnienie. Wiadomo, że wraz, że jedna z najlepszych lig w Europie i Polak najlepszym obrońcą Bundesligi. Chyba nawet dostał od kickera wówczas klasę światową po prostu jako tą notę. No to po drugie, no pamiętajmy, że też Bundesliga no ze swojej charakterystyki słynie jednak też, myślę, że bardziej z defensywy, tak? Oczywiście nie ma aż takiej reputacji jak Serie A, oczywiście jest wiele różnych drużyn, ale wydaje mi się, że jednak jest ten też taki porządek w niejednej niemieckiej drużynie i wówczas też to było, a jednak to Wałdoch był królem tych rozgrywek. Także wtedy w swoim szczytowym momencie Wałdoch uzyskał to, czego zawsze pod nim oczekiwałem, czyli tego uznania na szeroką skalę. Szkoda, że to był tylko moment, że wtedy jak w 2001 roku został najlepszym obrońcą Bundesligi, był uważany za jednego z najlepszych stoperów w Europie, no jakby to powinno być przez całą karierę. To była ta ranga talentu, że on spokojnie, gdyby miał troszeczkę więcej szczęścia, gdyby ten rynek był bardziej przystępny dla polskich piłkarzy, czyli choćby gdyby Polska była już wtedy w Unii, no to on mógł być na takim poziomie przez całą swoją karierę. Mógł zostać legendą defensywy w tamtych latach, mógł być kojarzony przez każdego kibica, kto uważnie śledził piłkę. Tak się niestety nie stało, natomiast naprawdę to trzeba docenić wówczas, no bo de facto, choć za ten sezon został wyróżniony, również piłkarze Bundesligi wskazali Wałdocha za najlepszego obrońcę, co też pokazuje, tak? To nie byli tylko dziennikarze, kibice, ale po prostu koledzy po fachu. Moim zdaniem Wałdoch nie grał wtedy najlepiej w karierze, tylko grał tak dobrze jak wcześniej, ale na największej scenie, mając najlepszych kolegów, tak? I to po prostu ta scena się zmieniła i tylko to sprawiło, że został bardziej doceniony, a nie to, że nagle on sam wskoczył na jakiś dużo wyższy poziom. To skoro mowa o największej futbolowej scenie, czas pomówić o Mistrzostwach Świata. Jerzy Engel postawił na niego od początku, choć Wałdoch nie mógł zagrać w debiutanckim meczu selekcjonera, który odbywał się poza oficjalnym terminem FIFA, a Schalke nie wyraziło zgody na wyjazd. Engel mianował go kapitanem swojej reprezentacji i to na nim oparł defensywę w zwycięskich eliminacjach do Mundialu w Korei i Japonii. Właściwie jeśli był zdrowy, nie oddawał miejsca. Wyjątkiem było zgrupowanie z marca 2001 roku, kiedy w meczach z Norwegią i Armenią trener postawił na Jacka Zielińskiego. Wałdoch był jednym z niewielu zawodników, którzy w Korei zagrali we wszystkich meczach. Inna sprawa, że ze Stanami Zjednoczonymi był to jedynie epizod. Zaraz potem ogłosił, że w kadrze więcej nie zagra. Miał 31 lat, ale decyzję motywował względami rodzinnymi. Tłumaczył, tu cytat: pierwsza myśl o zakończeniu reprezentacyjnej kariery przyszła mi do głowy po zakończeniu eliminacji Mistrzostw Świata. Wywalczyliśmy awans i pomyślałem sobie, że finały Mistrzostw będą najlepszym ukoronowaniem mojej kariery. To była decyzja przemyślana, spodziewałem się tylko, że pożegnanie z reprezentacją będzie nieco inne. Miałem nadzieję na sukces w tych Mistrzostwach. Ułożyło się jednak inaczej, powiedział. Jego reprezentacyjny licznik zatrzymał się na 74 występach i 2 golach z orzełkiem na piersi.
No cóż, no kto nie myślał, że to pożegnanie będzie inne, że ten mundial rzeczywiście będzie lepszy. Jest trzech piłkarzy, którzy byli srebrnymi medalistami tych igrzysk olimpijskich w 92, a 10 lat później pojechali na mistrzostwa do Korei. To jest właśnie Tomasz Wałdoch, Marek Koźmiński i Piotr Świerczewski, co też jest, myślę, pewnym takim pokazaniem, co nam udowadnia, że ta kariera była dobrze prowadzona, że owszem, ten pik w Schalke, o którym mówił Leszek, był może za krótki, żeby zaspokoić ten apetyt, jaki mamy z perspektywy czasu wobec tej kariery Wałdocha, natomiast przez lata utrzymywał się na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Z Koreą i Japonią szczególnie dobrych wspomnień nie ma, pewnie jak żaden piłkarz, który z reprezentacji Polski tam pojechał. Kończy się to wszystko, tak jak mówisz, trzema meczami. Ten z Koreą Południową oczywiście Wałdoch wyrzuca sobie najbardziej, że Engel ich do tego spotkania dobrze przygotował, że wiedzieli, czego się spodziewać, a jednak to nie zadziałało, a jednak skończyło się wielkim zawodem. Później przeciwko Portugalii ten mecz oczywiście przechodzi do historii z trochę innego powodu i kto inny jest jego antybohaterem i najczęściej wraca Tomasz Hajto i to jego zachowanie przy bramkach, natomiast tam przy 0-3 Wałdoch też się nie popisał i wielu jest takich, którzy wspominają ten mundial jako taki, w którym do końca Wałdoch nie był sobą, w którym nie imponował tymi cechami, które prowadziły go przez całą karierę i pchały na te największe stadiony. Tutaj jednak czegoś mu brakowało, że ta forma była już słabsza i może to już był ten wiek, może to, że był faktycznie już wtedy po 30, wtedy jednak ponad 20 lat temu może ta kariera piłkarska jeszcze nie była tak wydłużana przez zawodników, jak to się dzieje dzisiaj przy jednak większej świadomości od tych najmłodszych lat i przy pewnie trochę innym prowadzeniu się i innej piłce jako takiej, meczach i tempie i tym wszystkim, Wałdoch podejmuje decyzję, że kończy tę karierę i on już to podobno wiedział, gdy kończyły się eliminacje i tylko sobie postanowił, że no nie odpuści tak wielkiego turnieju, bo nigdy takiego po prostu w seniorskiej karierze nie miał. Chcę tego posmakować. Wchodząc na boisko w tym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, robi coś, co teoretycznie do niego nie pasuje, jako do tego takiego chłodnego niemieckiego, jak sobie mówiliśmy. Szepcze do ucha Jerzego Engela, że to jest jego ostatni mecz. Mówi, że nie planował absolutnie czegoś takiego przed wejściem na murawę. Daje się ponieść trochę emocją. Wie, że raz w życiu każdy ostatni mecz w reprezentacji, jeśli jesteś po prostu stabilny i nie zmieniasz zdania. I wchodzi wtedy na boisko i rzeczywiście jakoś tę karierę puentuje. Selekcjoner mu nie dowierza. Myśli, że Wałdoch coś bredzi, że przecież jeszcze kilka tych lat kariery przed sobą pewnie by miał, gdyby chciał. I co pokazuje, że ta jego kariera klubowa zresztą i tak trwała dłużej, więc było to możliwe. Decydują względy rodzinne, pewnie chęć spędzania tego czasu, który poświęca się kadrze podczas zgrupowań swoim najbliższym. I to też myślę, coś mówi nie tyle o piłkarzu, co o człowieku. I dzisiaj jak się słucha tych wywiadów, które raz na jakiś czas z Tomaszem Wałdochem są przeprowadzane i często w nich się pojawia taki temat, czy on wróci do Polski, to mówi, że bardzo trudno go będzie po prostu z tego Schalke wyciągnąć i nie mówi nawet o tej pracy w akademii na pierwszym miejscu, ale mówi o tym, że wszyscy zapuścili korzenie. Dzieci, on, żona i to był chyba po prostu taki człowiek, który gdzieś to potrafił sobie fajnie wyważyć. Tę karierę, gonienie za sukcesami, a ten sukces w rodzinnym domu. No tak, no wiadomo, że wyjazd do Korei, no to trauma de facto dla nas wszystkich. I to, że tak wcześnie skończył karierę reprezentacyjną, no bo 31 lat dla stopera to nie jest jeszcze tak dużo. To często jest złoty moment, więc absolutnie też byliśmy tym zaskoczeni. Natomiast trzeba oddać Tomaszowi Wałdochowi jedno, że Tomasz Wałdoch, gdy przychodziło do powołań, odpowiadał zawsze. A to nie jest takie oczywiste w latach 90., bo wielu piłkarzy z tamtych lat wspomina,
że po prostu to nie były niepoukładany był też grafik terminów. Andrzej Juskowiak twierdził, że zrobiłby dużo większą karierę piłkarską, klubową, gdyby nie to, że jeździł na kadrę, bo te mecze po prostu się nakładały. Reprezentacja Polski grywała w mecze w dniach, kiedy grała Liga Portugalska na przykład i tym podobne. Dzisiaj nie do pomyślenia, wtedy takie rzeczy się zdarzały i bardzo godziły jakby w interesy kadrowiczów. Tomasz Wałdoch miał tę słynną historię, kiedy pojechał dla Janusza Wajcika jako kapitan nawet na jakiś turniej Pucharu Bangkoku. Gdzieś z wakacji specjalnie to rzucił, więc 74 mecze. Myślę, że jeśli miał po prostu już, jeśli chciał po prostu już zrezygnować ze względu na kwestie prywatne, to absolutnie można było tylko przyklasnąć i szanować jego decyzję. Z drugiej strony mieliśmy też wtedy poczucie, że mamy wielu stoperów i jakoś to będzie. Natomiast no, pamiętamy, że później aż takiego bogactwa nie było i Jacek Bąk musiał grać jeszcze długie lata, więc kto wie, być może Tomasz Wałdoch też jeszcze mógł zapisać zaskakująco dla siebie ważną kartę reprezentacyjną, gdyby zdecydował się zostać, no bo jakby następcy niespecjalnie się palili do tego, żeby przejmować pałeczkę. Natomiast wydaje mi się, że nie żałuje. Jedyne co ja mam do Tomasza Wałdocha, to brak mi jakichś takich spektakularnych występów. Może to się bierze stąd, że po prostu takim był piłkarzem, że taka jest też specyfika gry obrońcy, że o obrońcy mówi się wtedy, kiedy coś zawali. Na przykład dobrym przykładem Arek Głowacki, jego romans z reprezentacją Polski, gdzie mówiło się o tej przygodzie dużo, ale wszyscy wiemy, przez jaki pryzmat? Przez pryzmat pecha. Tomasz Wałdoch grał po prostu zawsze rzetelnie, bez jakichś, no, przez większość czasu przynajmniej, przez jakichś spektakularnych błędów, ale brakuje mi jakiegoś takiego występu, gdzie wiedzieliśmy, że po prostu zatrzymał rywala. Coś jak Tomasz Kłos na Ukrainie. Może brakuje mi tutaj pamięci, ale może po prostu inna charakterystyka piłkarza. Natomiast jak wspominam tę reprezentację Polski, patrzę na 74 mecze, to mówię, kurczę, naprawdę dużo tych spotkań. A jednak nie zapadł mi jakoś tak intensywnie w pamięć, jak niektórzy stoperzy, którzy zagrali dużo mniej od niego. Ja jedynie znalazłem jeszcze taki mecz z 94 roku, Polska-Francja. On wtedy się odbył na stadionie Górnika Zabrze i no też ważne miejsce dla samego Wałdocha. Kończy się to bezbramkowym remisem, a Wałdoch gra na Erika Cantone, który wtedy jest kapitanem reprezentacji, jest gwiazdą Manchester United i ja tego spotkania nie pamiętam, natomiast czytałem w relacjach, że Cantona w ogóle nie pograł, że Wałdoch błyszczał, że Wałdoch go zatrzymywał w zasadzie w każdym pojedynku i zdecydowanie... To świetnie, Dawidzie, że mówisz, trzeba sobie nadrobić ten mecz, to dzisiaj jest dostępny w bibliotece PZPN-u. Proszę bardzo, ale nie wiem, czy Tomasz Wałdoch się na przykład by zgodził, nie? Może on ma inny mecz, który twierdzi, że mu wyszedł nawet lepiej, no. Można się spierać, dobrze, że jest materiał ewentualnie do tego, żeby taką dyskusję przeprowadzić. Jesienią 2001 roku, kiedy, jak już ustaliliśmy, prezentował naprawdę wysoką formę, przedłużył kontrakt z Schalke do 2005 roku z opcją do 2006. Umowę tę wypełnił, ale trudno nie zauważyć, że z sezonu na sezon zaczął grać coraz mniej. Połowę pomundialowego sezonu 2002-2003 stracił z powodu kontuzji. W kolejnych rozgrywkach, szczególnie w ich drugiej części, zaczął coraz częściej siadać na ławce rezerwowych. W ostatnim sezonie 2005-2006 był już właściwie bardziej postacią w szatni niż zawodnikiem. Dość powiedzieć, że zagrał w zaledwie dwóch spotkaniach. Niemniej jednak pożegnanie miał udane. Ze Stuttgartem wszedł na boisko z ławki w 72 minucie, a następnie zdobył zwycięską bramkę dla królewsko-niebieskich. W Gelsenkirchen wciąż jest bardzo ceniony i ciepło wspominany. Kiedy w 2020 roku kibice wybierali jedenastkę z najlepszymi zawodnikami, którzy w XXI wieku reprezentowali Schalke w Bundeslidze, znaleźli w niej miejsce dla Polaka. Jest też członkiem Galerii Sław, klubu z Zagłębia Rury. No, po Mistrzostwach Świata Tomasz Wałdoch zalicza taki spadek formy, rzadziej pojawia się w wyjściowym składzie Schalke. Jego klub też te najlepsze sezony ma za sobą, zaczyna zawodzić i w lidze, i w pucharach. Spotyka się nawet z Wisłą Kraków, pamiętna rzecz, porażka 1-4. Wtedy w tych wszystkich opracowaniach pomeczowych raz, że chwali się Wisła, a dwa, że gani się Tomasza Hajdę. Jak wszyscy doskonale przecież pamiętamy, Tomasz Wałdoch akurat w tamtym meczu nie zagrał, ale
Co do zasady, no widać, że ta jego forma i znaczenie w klubie jest coraz mniejsze, jeśli chodzi o boisko i zaczyna te mecze na ławce rezerwowych, ma coraz więcej lat, co naturalne, ale widzą w klubie w nim taki potencjał przywódczy, znów to daje o sobie znać, chcą go zostawiać, proponują mu rzeczywiście taki kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok, on z tego korzysta, trener gra z nim w otwarte karty, tam wtedy też pojawia się Ralf Rangnick, który tymi metodami dzisiaj to jest postać, którą utożsamiamy ze wszystkim, co nowoczesne w niemieckim futbolu, z Red Bullem i tak dalej, ale akurat do Tomasza Waldocha on nie trafia tak w 100%. Dzisiaj mówi, że jako on, jako trener chciałby wziąć trochę z Rangnicka, trochę z takiej bardziej tradycyjnej szkoły i tak się stara też tych młodych piłkarzy w szalkę prowadzić. Zostaje, jest to fantastyczne zakończenie, wejście na boisko i na ten ostatni mecz i strzelenie gola. Wtedy szalkę, ta zmiana była już zaplanowana wcześniej, w międzyczasie, zanim jednak Waldoch pojawił się na boisku, to rywale strzelili gola. No i zaczął się problem. Waldoch nawet się zawahał, czy on w takim razie na pewno na to boisko wejdzie, ale trener już się nie wycofał. Było zaplanowane, że w drugiej połowie, nie pamiętam, chyba około 70 minuty ma się na tym boisku pojawić i trener się z tego rzeczywiście nie wycofał. No i masz ci los, środkowy obrońca, który zmienił wtedy napastnika, strzelił gola, który dał zespołowi zwycięstwo i te straty w tym meczu udało się odrobić. No więc fantastyczna klamra z perspektywy Tomasza Waldocha. No a on w tych ostatnich latach też z tą rolą rezerwowego się godził. To nie było tak, że on chodził później po klubowych korytarzach i cały czas marudził, że trener go nie wystawia. To była raczej dość, to był dialog i czysta sytuacja. No i też Waldoch wiedział, że trochę walczy o swoją przyszłość jakąś w klubie. Wiedział, że Schalke wiąże z nim plany, że doceniają jego osobowość, że widzą w nim, podobnie jak kibice, legendę, że chcą go w jakiś inny sposób zagospodarować. Nie było w 100% pewne, że on zostanie trenerem młodzieżowym, ale ku temu ostatecznie się zdecydował, w tym kierunku poszedł. Nie wyszło źle, bo prowadzi naprawdę ciekawych piłkarzy, różne kategorie wiekowe, różne role przez te lata. Tomasz Waldoch w Akademii Schalke przerobił, pracował ze świetnymi piłkarzami, doglądał ich i w jednych widział talent od razu. I tutaj przychodzi na myśl Zanę, mówił też o Draxlerze, że to był taki piłkarz, po którym od razu się wiedziało, ale już u Gorecki tego nie widział, w Joelu Matipie pozycja jemu najbliższa, więc też to spojrzenie pewnie takie najbardziej ostre akurat na Matipa miał. Raczej nie widział gościa, który wygra Ligę Mistrzów. No ale samo to, że z takimi nazwiskami, piłkarzami obcował, no Tomasz Waldoch wiedział wcześniej po prostu niż my wszyscy, jakimi oni mogą zostać piłkarzami. Dzisiaj o nich często opowiada w wywiadach i chyba po prostu jest człowiekiem szczęśliwym, tak jak czytam to, co mówi, czy słucham w różnych wypowiedziach. A to, że w tym Schalke jest, myślę, że wywalczył też w tych właśnie ostatnich latach tą dojrzałością, tym zrozumieniem, że przychodzi czas na innych i że trzeba się odnaleźć w trochę innej roli, stanąć w cieniu, pomóc i tych piłkarzy wprowadzić. I tak jak wtedy robił to sam jeszcze w stroju piłkarskim, tak dzisiaj robi to jako trener, bo wiemy, że u niego też w pewnym momencie był taki epizod, że odpowiadał za tych piłkarzy już niemal dorosłych, którzy mieli za chwilę przechodzić właśnie do pierwszego zespołu. Mnie trochę dziwi jednak, że Tomasz Waldoch nie poszedł w taką karierę trenerską, seniorską, bo wydawało mi się, że i miałby pewnie łatwy start w polskiej lidze i myślę, że miał zadatki. Z drugiej strony wszyscy Tomaszowi Łapińskiemu wróżyli dużą karierę trenerską jako niezwykle przenikliwemu, inteligentnemu człowiekowi. On świadomie z tego zrezygnował, wybierając po prostu spokój, stawiając de facto na życie prywatne. Więc wydaje mi się, że Tomasz Waldoch też swoje ścieżki nie żałuje. Jest trenerem spełnionym, szczęśliwym. Także jak najbardziej wydaje mi się, że tutaj nie ma czego specjalnie żałować po prostu.
Zanim Tomasz Wałdoch został trenerem, dużym zaskoczeniem był fakt, że po wypełnieniu kontraktu w Gelsenkirchen wrócił jeszcze do grania po przerwie. Wiosną 2007 roku na prośbę swojego przyjaciela Artura Płatka, który prowadził wówczas Jagiellonii Białystok, podpisał krótką umowę na Podlasiu i pomógł drużynie Jagi wrócić do ekstraklasy po 14 latach przerwy. Przychodząc z przymrużeniem oka prosił o wybaczenie, że ofertę z Jagiellonii przyjął dopiero po 20 latach, nawiązując do czasów Stoczniowca Gdańsk. W Białymstoku spędził kilka tygodni. Zagrał w 5 ostatnich meczach sezonu, a kiedy był na boisku, to ewenement. Jagiellonia nie straciła żadnego gola. Po sezonie definitywnie zawiesił korki na kołku. No tak, ciekawostka statystyczna na koniec kariery, to oczywiście lubimy. Dał się namówić i chyba to jest najwłaściwsze określenie. Artur Płatek poprosił, rzucił się na pomoc i wypaliło. I tak naprawdę tę karierę kończył 2 razy, choć o Jagiellonii mówimy jako o epizodzie i tak jak Leszek wcześniej zauważył, że nie kojarzy się Tomasza Wałdocha z Gdańskiem, z rodzinnym miastem, tylko z Górnikiem, tak myślę, że ta Jagiellonia też wielu kibicom umyka, że jednak Tomasz Wałdoch to jest Schalke, jednak to jest piłka niemiecka, to jest ten Górnik Zabrze, a ta Jagiellonia to już tak trochę zapomniana. Wiemy też, co się działo później z karierą Tomasza Wałdocha, że były epizody, gdy dołączał do reprezentacji Polski, albo prawie dołączał do Franciszka Smudy, że był też przez chwilę dyrektorem przez kilkanaście miesięcy, albo nawet niecały rok w Górniku Zabrze. Wtedy próbował przenosić te, jak sam mówi, standardy niemieckie do Górnika Zabrze, ale to po prostu było zderzenie ze ścianą, to było niemożliwe i ostatecznie zrezygnował, wrócił do Niemiec i tak jak mówiłem na początku, grill, kiełbaski, rada parafialna, spokojne życie, praca, która pewną satysfakcję na pewno mu daje i życie jednak mam wrażenie w spokoju, w ciszy, bo nawet jak to porównać z tymi innymi reprezentantami z 2002 roku, to oni w tej przestrzeni medialnej jako eksperci, jako komentatorzy w przestrzeni piłkarskiej, jako różni działacze na różnych szczeblach, no są widoczni zdecydowanie bardziej niż Tomasz Wałdoch, a myślę, że jednak kibice pamiętają. Ci z Niemiec szczególnie, w Schalke i w Bochum zdecydowanie, no i to też pewna laurka na koniec kariery. Z pewnej strony ten spokój wokół Tomasza Wałdocha jest spójny z nim. Z jednej strony mogliśmy się spodziewać, że zrobi jakąś karierę trenerską, ale z drugiej strony jako osoba wyciszona, spokojna, mająca też zawsze pomysł na to, co zrobić ze swoim życiem, idąca swoją ścieżką, jest to w jakiś sposób spójne z nim samym. A ten epizod w Jagiellonii rzeczywiście to takie do quizów, w zasadzie do anegdoty, tak? Myślę, że bardzo, bardzo wiele osób w ogóle zdążyło zapomnieć, że Tomasz Wałdoch zagrał w Jagiellonii i to jeszcze mimo krótkiego czasu napisał tak niezwykłą historię, ten bilans bez bramek, coś niesamowitego. Myślę, że mimo tak krótkiego czasu w Jagiellonii też go dobrze wspominają, bo to też warto podkreślić, w każdym klubie, w którym był Tomasz Wałdoch, bardzo dobrze go wspominają, nawet w Jagiellonii, gdzie spędził tylko kilka tygodni, więc to też jakoś o nim świadczy. O, to myślę będzie dobra puenta tego naszego spotkania. Zanim się z Państwem rozstaniemy, gorąca prośba o pomoc w nierównej walce z algorytmami YouTube'a. Wszelkie łapki w górę, komentarze oraz subskrypcje będą mile widziane. Tomasza Wałdocha, medalista olimpijskiego z Barcelony, ikonę Schalke 04. Wspominali dla Państwa Leszek Milewski, gol.pl. Dziękuję bardzo. Dawid Szymczak, sport.pl. Dziękuję. Oraz Kamil Kania, a także pięknie Państwu dziękuję, kłaniam się i mówię do usłyszenia. Kiedyś to było.